Proszę Państwa, chcielibyśmy teraz zaprosić księdza Wojczyńskiego z Huddersfield, żeby pobłogosławił to centrum dla nas wszystkich. Ladies and gentlemen, we've got Father Wojczyński from Huddersfield who will bless this building for us. Szanowna i droga Pani Ewo, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie Ośrodka Polskiego Wilno w sobotę 26 października bieżącego roku i wyrażoną prośbę o poświęcenie tego nowego miejsca spotkań dla naszych rodaków. Zanim pomodlimy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich działań ośrodka i jego założycieli, chciałbym przypomnieć obecnym tutaj niektóre szczegóły związane z tym miejscem i moją współpracę z jego założycielami. Niecały rok temu, w piątek 23 listopada ubiegłego roku, uczestniczyłem razem z panią Ewą Krzegidewicz w ostatniej mszy świętej odprawionej tutaj, w tym miejscu, w kościele angielskim St. Matthews przez ordynariusza diecezji Sanford Johna Arnolda. Kiedy pani Ewa po podpisaniu kontraktu z diecezją Sanford otrzymała klucze do tego miejsca, zaproponowała współpracę z nową organizacją charytatywną Friends of Polish Cultural Heritage in North of England, która z mojej inicjatywy została zarejestrowana w Charity Commission 2 lata temu. Ta nowa organizacja obiecuje wspierać wysiłki ośrodka Wilno, ale uważa, że musi dla swych specyficznych celów posiadać własny lokal, gdzie będzie mogła realizować swoje cele. Na drodze zgodnej współpracy możemy dużo zrobić dla dobra naszych rodaków i dla lepszych kontaktów z miejscową ludnością oraz przedstawicielami różnych etnicznych grup narodowościowych. Pani Ewie i jej współpracownikom składam szczere gratulacje z okazji otwarcia i poświęcenia Polskiego Ośrodka Wilno i życzę Bożego błogosławieństwa w waszych wysiłkach, aby Polski Ośrodek Wilno był miejscem, gdzie wszyscy będą się mogli spotykać w przyjaźni i zgodzie, przypominając sobie swoją polską tysiącletnią tradycję i kulturę opartą
na dziedzictwie chrześcijańskim. I niech to będzie ich dumą i troską najwyższą w budowaniu lepszego świata, w którym żyjemy. A teraz wstajmy i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Twoje imię, tam Ty jesteś pośród nich. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Boże, Ojcze nasz, pobłogosław ten nowy polski ośrodek Wilno, aby był miejscem, gdzie wszyscy będą czuli się braćmi i siostrami i gdzie w braterskiej zgodzie i miłości będą mogli rozwijać się duchowo oraz przyczyniać się do budowania lepszego jutra świata, w którym żyją. Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem i zachowaj w nich szlachetną dumę, że wyszli z narodu, który jest zawsze wierny. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matko Boża, czczona od wieków, w cudownym obrazie ostrej bramie, gdy Wilnie módl się za nas. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, patrzę się i w środku widzę ostrą bramę w Wilnie. Dlatego przywiozłem wam na pamiątkę tego dnia dzisiaj poświęcenia, przyniosłem wam obraz, który wisiał u mnie oryginalny obraz jest tam, w ostrej bramie w Wilnie. A ten obraz, nie wiem, gdzie powstał, nie wiem, kto go zrobił, ale mogę powiedzieć, że zdjąłem go wczoraj z mojej ściany, w głównym pokoju. Wisiał pod krzyżem w moim pokoju, 10 lat, gdzie mieszkam, na górze, w domu Jasna Góra. Nie ostra brama, tylko Jasna Góra ten dom się nazywa. Wisiał 10 lat. On jest
Otrzymałem go od kogoś, nie pamiętam. Tak myślę, że wisiał pewnie w jakimś domu naszych rodaków. Może w Manchester, może gdzieś indziej. On już ma wiele lat. I tak pomyślałem, że on jest znakiem sztafety pokoleń. Sztafeta pokoleń wiary i przywiązania do tego, co jest nam Polakom tak drogi. To jest jeden z symboli. I niech on będzie również tutaj przypominał wam, nam wszystkim, skąd wyszliśmy, że jesteśmy z narodu, który jest zawsze wierny. Polonia semper fidelis. Bóg, honor, ojczyzna. Panie Karolu i Pani Ewo, wasze ręce, powieście to tutaj, żeby był przypomnieniem, symbolem tego, co dla nas jest najdroższe. I szczęść wam Boże.